jest historyczny samochód. Te auta w tym malowaniu jeździły od 79 roku po polskich lotniskach. Początkowo na Okęciu, później po kolejnych 5 lotniskach one się pojawiały. Nimi głównie jeździli płytowi, czyli pracownicy funkcyjni lotniska. No a w tej chwili zostało odtworzone to oryginalne malowanie zgodnie z epoką. No i właśnie to jest taki samochód. Dzisiaj robimy taki nawrót do starych czasów, powrót do tego, co działo się kiedyś, i staramy się odtworzyć taki obrazek, kiedy samochód w historycznym malowaniu będzie wyprowadzał do startu samoloty Polskiej Linii Lotniczej LOT. Maluch znajdował się we flocie tych wszystkich aut, które obsługiwały kiedyś lotniska, między innymi krakowskie lotnisko. Dzisiaj po raz pierwszy wyprowadzi duży samolot, to będzie samolot Polskich Linii Lotniczych LOT do Warszawy. No i mamy nadzieję, że da radę, to jest taki dreszczyk emocji. Da radę, prawda? Da radę. Absolutnie tak. Na pewno to coś będzie wspaniałego dla załogi statku powietrznego. Na pewno będzie poinformowany przez wieżę kontroli ruchu, że coś takiego małego będzie go wyprowadzać do startu. Ten samochód to jest auto, które dzisiaj odpowiada za statki powietrzne. W związku z tym pracuje normalnie jak każdy inny follow. I takie ma uprawnienie.